Cześć moi drodzy, witam serdecznie, Uberstrike, kanał od gracza dla graczy i jesteśmy właśnie przy sejwie siostrzyczki, żeby powiedzieć dokładnie, ostatnia kolejka Ligi Ekstraklasy Polskiej i ostatnia kolejka przed nami pierwszej ligi, w której gramy Motorem i Pogonią Szczecin. Pogoń Szczecin oczywiście w pierwszym sezonie jest w Ekstraklasie, Motor jest na poziomie pierwszej ligi. No i dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło i przede wszystkim ta kolejka jest mega. Ja już po prostu jak patrzę na to, co się będzie działo, to ja tego mógłbym nie grać na zasadzie grać mecz, tylko obserwować w multiroomie, co się będzie działo. Przede wszystkim Motor już na spokojnie zdobył pierwsze miejsce i awansuje do Ekstraklasy. To akurat rzecz, że tak powiem, taka spokojna w przypadku lubelskiego klubu. W przypadku Pogoni emocje będą do samego końca. Dlaczego? No proszę, spójrzcie na tabelę. Na pierwszym miejscu Legia Warszawa 64, a na drugim miejscu my 63 punkty. Pragnę dodać, moi drodzy, żebyście byli pewni tego, że ja Pogoń nie wziąłem od początku sezonu. Ja Pogoń prowadzę od 12-13 kolejki mniej więcej. Wtedy, kiedy wyrzucili ówczesnego menadżera, my przejęliśmy Pogoń. Ta jest taki w trakcie, trzeba by było zerknąć, o jest taki straszny dołek pozycji ligowej naszej Pogoni. A nie, to jest Motor akurat, no przepraszam, przejdźmy do Pogoni. No będzie Motor akurat dobrze szedł, tu nie, tu jest ten dołek, 16. pozycja Pogoni. Zaglądała w oczy. Klub był na miejscu spadkowym. Co prawda było to 1/3 sezonu, ale już było strasznie. No i udało się od tamtego momentu bardzo dużo meczy powygrywać. Tak naprawdę, kiedy popatrzyłem sobie, ile osiągnąłem w Pogoni, no to samą robotą bardzo dużo, dlatego że udało się wygrać masakryczną ilość meczy, bodajże chyba wszystkie oprócz meczu z Lechem Poznań. Jeszcze tak sobie zerknę, chwilę przejrzę. Mecz z Lechem Poznań tragicznie przegrany 2-5. Teraz mieliśmy remis z Krakowią i tutaj mamy sparingi. Początek był całkiem też dobry. Zaczynaliśmy od meczu z Śląskiem Wrocław 1-0. Kotwica to był towarzyski. Tak, dokładnie. Przegraliśmy jeden mecz dotychczas i nawet Puchar Polski został wygrany przez nas. To już w ogóle wielki sukces Pogoni Szczecin. Wygrać Puchar Polski. Zrobić to lepiej niż w rzeczywistości, nie? Więc udało się zdobyć. I teraz walczymy o majstra, mówiąc delikatnie, i walczymy o majstra i to będzie grubo. No ale najważniejsze jest to, że ja chciałem Wam jeszcze pokazać, co w tej lidze takiego ciekawego jest, no bo jest tutaj dużo dobrych, pozytywnych rzeczy, które będzie się działo w ostatniej kolejce. Spójrzcie dokładnie, na miejscu spadkowym spada już na pewno Korona, więc Kielczanie rzeczywiście już poza, że tak powiem, bardzo istotnymi meczami, ale Górnik i Piast walczą do końca. I to nie jest żart, bo Górnik i Piast walczą do końca z Wartą Poznań. Żeby jeszcze spojrzeć, z kim gra Górnik, Piast i Warta, bo to jest bardzo istotne zawsze, ten dół tabeli też. Krakowia gra z Górnikiem, więc to będzie zacięty mecz w Krakowie na Kałuży. Z Piastem, moi drodzy, będzie bardzo... też bardzo ciekawie, bo Piast gra o utrzymanie, a grają z Legią Warszawa, która gra o mistrza, i Piast gra u siebie, więc no tym bardziej będą podbudowani. I Warta Poznań walczy, moi drodzy, o to, aby zostać w lidze z Lechem Poznań. Tak też, jeżeli ktoś ma wysłać Wartę Poznań do niższej ligi, to tylko i wyłącznie Lech, bo kto wie, może Piast się utrzymać, ale nikt tego jeszcze nie wie. Dodatkowo Lech walczy o puchary, no bo jeżeli potknie się Lech z Wartą, to jest szansa, że na ich miejsce wskoczy Jaga, która walczy z Ruchem w środku tabeli. Oczywiście poza nimi, poza tymi kilkoma klubami. No i oczywiście my walczymy z Legią o tytuł mistrza Polski, prawda, na innym stadionie. My z Radomiakiem. Tak też, żeby nie było. Kilka meczy jest naprawdę interesujących. Wiadomo, są mecze, które są drugiej kategorii, ale na sam koniec na przykład, tak jak widzicie tutaj
Widzew gra z ŁKS-em, czyli derby Łodzi 25 maja 2024 roku się odbędą. Tak też nie będzie nudno w ostatniej kolejce, a ja serdecznie Was zapraszam na mecz właśnie Pogoni Szczecin z Radomiakiem. I przede wszystkim na sam koniec chciałbym zaprosić Was też na podsumowanie takie, no mniej więcej z tydzień przejdziemy sobie do przodu obu klubów. Już nie będziemy tutaj w tym sejwie grali ostatniego meczu Motoru, ale skupimy się bardziej na tym, na planach transferowych i na tym, jak wielką rewolucję przejdzie Pogoń Szczecin, bo przejdzie no niebo a ziemia. No po prostu ten klub, jeżeli będzie tutaj grany, a będzie grany na pewno, bo warunek był taki, że odejdę z Pogoni, jeżeli nie będzie pucharów. Puchary są dzięki pucharowi, ale no też miejsce w lidze swoje robi. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, to no to będzie rewolucja i będzie naprawdę wielka rewolucja, bo tu będzie lista transferowa zapełni się masakryczną ilością. Dobra, moi drodzy, nie przedłużam. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Widzimy się na meczu z Radomiakiem. I jesteśmy już, moi drodzy, stadion w Radomiaku, w Radomiu, stadion Radomiaka. Menadżer Tomasz Zdebel kieruje Radomiakiem, a my, moi drodzy, no właśnie, podchodzimy do tego meczu z pełnym, że tak powiem, zaangażowaniem i chcemy, no, wygrać. Troszeczkę eksperymentalne ustawienie, a raczej może nie eksperymentalne, tylko wymuszone kontuzjami, czyli troszkę, no, nowych zawodników albo na nowych pozycjach, ale sądzę, że dadzą sobie radę. Przede wszystkim też chcemy jak najbardziej, jak najmocniej tutaj wygrać. Cestor, moi drodzy, rozgrywa z Rossim piłeczkę od tyłu, a my patrzymy, co też Grzesik pięknie, przyborek, liczę tutaj na niego, że on tutaj się popisze. Leonardo, Leonardo, podanie do Adamczyka i Welstapi już próbował wsadzić piłkę do bramki przeciwnika. Jak na razie jest dobrze, ale sądzę, że możemy wrzucić pozytywny bieg i też ostatnio sprawuje się to bardzo dobrze, co najmniej w przypadku naszych chłopaków. Niech Przyborek zamienia się tutaj z kulweterem, akurat tym Niemcem ściągniętym za darmo w okienku między transferowym. Kulweter, przerzucenie piłki i Adamczyk, ale jeszcze Przyborek miał szansę. Na razie ofensywnie ruszyliśmy my, no i miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jest Kuluris. Kuluris też walczy o, no, że tak powiem, rekord do pobicia Pogoni, ale chyba mu się nie uda. Uwelsnat. Jeszcze Leonardo. Ależ nabiegał pięknie Kaczorek. Jest szansa, może Kaczorek tutaj rozegra piłkę. Lącar. Niestety akcja została spauzowana w tym momencie. Zmieńmy jednak na wyważono. Poobserwujmy, co też przeciwnicy robią. Kaczorek, Uwelstad, Przyborek i Przyborek, nasz 17-letni junior, trafia po raz 14 w lidze. No, kapitalny jego sezon. Po prostu jestem tak mega zadowolony z tego juniora, że no, trzeba będzie raz, że podpisać z nim kontrakt, bardzo jakiś sensowny i zadowalający jego, i przede wszystkim spróbować, no, rozwijać go jeszcze bardziej, dać mu kompanów, towarzyszów do tego, żeby miał tą możliwość. My obserwujemy, co tu się wydarzy. Uwelstad z Leo Borgesem, Borges, Kulweter, i była szansa, aby Niemiec schodzący napastnik tutaj zmieścił piłkę w siatce, ale na razie gramy swoje. I jeszcze rzut rożny, była szansa. 1-0 prowadzi Pogoń Szczecin po 15 minutach. Ja na razie nie zaglądam, nie patrzę, co się dzieje. Boże, tam była piłka prawie na linii bramkowej, no ale odbiła, nie wpadła, więc nie ma bramki. Kulweter zamieniony, strona jest, udało się. Jego trzecie trafienie w sezonie. 15 minuta. Pogoń Szczecin pewnie prowadzi 2-0 w Radomiu i no zobaczymy, no ja nie będę tutaj krakał, nie będę nic mówił, czy zmierzamy. Pochwalmy chłopaków, niech oni wiedzą, że pani menadżer stojąca na linii kibicuje im bardzo mocno. Na razie Leonardo do Kulwetera, tutaj Adamczyk, Kuluris, Leonardo rozgrywają kapitalnie piłeczkę. Kaczorek z Borgesem. Borges, który nominalnie jest lewym obrońcą, ustawiony przeze mnie dzisiaj na prawej stronie. No, troszeczkę widzę, już złapał żółtą, ale on sobie, ja bym go z wielką chęcią przeszkolił na tą stronę. Jeszcze Kuluris, była szansa, aby Pogoń, no, wyciągnęła to na
3-0. Zagrajmy bez podań, z więcej swobody. To pozwoli troszkę chłopakom. To pozwoli troszkę. Uwelstad. O, nie, my nie lubimy kontuzji. Bo. No właśnie, Gamboa jest. Patrzę teraz, kogo my tu możemy wstawić. No, to jest akurat sytuacja, gdzie muszę powiedzieć, że nie jestem z tego powodu zadowolony, dlatego że nie chcę wpuszczać Gamboy, nie chcę wpuszczać Grosickiego, bo obaj są na kontuzji jeszcze kilkudniowej. To jest po prostu ryzyko. Można było wziąć nawet juniorów, ale Tai Abed, on może się tutaj nada. Sądzę, że Adamczyk lepiej będzie się sprawował jako pomocnik długodystansowiec. Abed tutaj. Rozmowa motywacyjna na luzie. No, no bojaźliwy. No, nie wiem, czego ty się boisz, panie kolego, w Radomiu. Graj dzielnie, 33. minuta, postaraj się, aby to było na spokojnie. Jeszcze Leonardo i mamy przerzucenie piłki nad poprzeczką z główki niecelnie. Być może zmienimy ustawienie. Jeżeli to nie będzie miało, nie będzie się spisywało, to zmienimy ustawienie na dwóch napastników i dzięki temu klasyczne 4-4-2, jeżeli ktoś by się pytał. I to klasyczne 4-4-2 będzie miało na celu przetrzymanie po prostu tego, aby na środku z tej liczby pomocników, co mam, dali sobie radę. Ale na razie nie jest źle. Kaczorek dostaje żółtą? Nie, został tylko upomniany, ale jest ok. Jak na razie można by było powiedzieć, że chłopaki sobie radzą. Szkoda kontuzji u Welstada, bo nie wygląda to za dobrze. Jestem zadowolony, panowie, jestem zadowolony. Nie dekoncentrujcie się indywidualnie jeszcze, Coloris. Masz umiejętności i wiesz, jak zrobić różnicę. Borges gra dobrze, można go pochwalić. Tak, niech on tam wie, o co chodzi. Przyborek, oby tak dalej. Hulweter, oby tak dalej. Niech oni wiedzą, że pani menadżer ich tu chwali. Na pewno drużyna, na pewno drużyna Radomiaka będzie chciała skoczyć. No a my zerknijmy, no dobrze. No my mamy tutaj, moi drodzy, sytuację komfortową 2-0. No może to nie jest idealna sytuacja, no ale zobaczymy, co tutaj dzieje się. Ostatnie wyniki. No więc po kolei patrząc, Legia remisuje z Piastem. A to oznacza, że mistrzem jesteśmy my. Lech, moi drodzy, wygrywa z Wartą. Patrzę sobie, Piast w tym momencie zachowuje miejsce, no to tabela trochę się zmienia w tym momencie, bo tak to wygląda. No dobra, no ale na razie nie ma co tutaj, nie widok ogólny, tylko tu było to. Co za chwilkę zerkniemy jeszcze, zobaczymy, czy będzie to miało ręce i nogi, ale na razie atakujemy, staramy się zdobyć może trzecią bramkę i mieć ten mecz pod totalną kontrolą, bo 2-0 to, no to 2-0 to, jak to słynny mentor Czesław Michniewicz mówił, 2-0 to nieprowadzenie. No właśnie, no oni teraz próbują atakować, próbują przebić się przez nas, jeszcze zerknijmy, czy oni kogoś wprowadzili, nie bardzo. Na pewno bardzo dużo tutaj będzie próbował robić Wózkowicz podaniami do właśnie Wolskiego. I takie 46. minuta, Rosza wsadza nam brameczkę i jeszcze nie jesteśmy pewni tego, co właśnie tu widzicie, bo musimy się spiąć i to bardzo, 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 nawet bym powiedział, panowie, oczekuję zachęcenia was do tego, że rozegracie to jakoś sensownie. Abed do przyborka. Jeżeli to nie będzie wychodziło, to Abed po prostu stanie przeze mnie zdjęty. Coloris! Celnie! Ja nie wiem, co to za moda, żeby walić na rympał po prostu jak szalony. Na razie Kulweter i przyborek grają dobrze. Coloris, ja nie wiem, jakby się wyłączyło mu coś. Przyborek to jest w ogóle moja gwiazda w tym momencie.
Leo Borges niezbyt zadowolony z tego, że chyba gra na lewej stronie, ale na razie nie będę tutaj spekulował, czy o to chodzi. Sfrustrowany uwagami. Uwagami, dobra, no okej. Okay. Adamczyk zasłużył na żółto. Mam dziwne przeczucie, że trzeba będzie to zmienić, ale jeszcze poczekam do 60 minuty. Zobaczymy na przykład tą akcję, gdzie Borges rozegrają z Kaczorkiem, podaje do Adamczyka. Adamczyk, Abed, Kuluris. No i panowie byście może tak trochę szczelili coś celnie, bo robi się, że tak powiem, trochę nieciekawie. Jeszcze Leo Borges z Adamczykiem, bardzo dużo. Piękna akcja, Kuluris wsadza 3-1, no chyba w tym momencie, co spalony? Gol uznany, jest, 3-1, to by było, że tak powiem, na tyle naszej roboty. No 3-1 to wiadomo, już widzieliśmy mecze 6-5 w tym sezonie, ale możemy sobie spokojnie już teraz pozwolić, aby tak jak mówiłem, zmienić tą taktykę na 4-4-2. Nie, Kaczorek, nie pójdziesz do ataku, to pójdzie Kulweter właśnie. Przyborek z Adamczykiem na skrzydło, chociaż lepiej by było chyba wystawić Abeda. Kaczorek zostanie tutaj. Tak, Abed tu. Borges, ale też zastanawiam się, czy Kaczorek da radę wyciągnąć ten mecz. No, kondycyjnie nie jest źle, przyborek jest dobrze, chociaż onota Kaczorka jest taka 6-6. A można by było to zrobić tak, że Abed zostanie tutaj, przyborek przejdzie tu, Kuluris przejdzie tu, Borges przejdzie tu, a za Kaczorka trochę takich rotacji, nie? Ale czym bym wejdzie? Benedikt Cech, a nawet konkretnie Valkvist. Zech zostanie na środku. Troszkę tych rotacji było, ale przyborek, Adamczyk sądzę, że sobie dadzą radę. Chociaż Abed na cofniętym rozgrywającym na obronie. Prędzej Adamczyk tutaj. Tak jest. Aby jako pomocnik długodystansowiec może dać sobie radę, ewentualnie zmienimy mu na środkowego pomocnika, na wsparcie. To jest taka rola bardziej optymalna w przypadku jego. Ok, gramy panowie. 64 minuta. Zrobiliśmy tak naprawdę po jednej zmianie. Jest! Zdenia Iloncar strzela na 1-4. Panowie, 72 minuta gry. Wsadzamy sobie na 4-1 kapitalną brameczkę. No i można powiedzieć, że mecz jest pod całkowitą naszą kontrolą. Kibice zaczynają opuszczać stadion. My możemy sobie zwolnić tempo gry. Wagner, wrzutka, no jeszcze Kożokaru musi oczywiście popisać się udanym brakiem interwencji. Abed, Adamczyk, przyborek z Zechem. Stanowczo dobrze, że i Kulweter, i dobrze, że się sezon kończy, bo Kożokaru, mimo tego, że kilkukrotnie ratował mi tyłek, no to jednak nie jestem zbytnio zadowolony z niego. Dobra, 85 minuta. Zech chyba dotrwa do końca. Dobra, przede wszystkim gramy, moi drodzy, na czas. I jeszcze taktycznie wpuśćmy, zamiast Valkvista wejdzie Malec. Zmienimy go tutaj z Zechem. No i najmłodszy junior w stawce, mówiąc nieładnie, zamiast Przyborka wejdzie Jasiński. Czyli najmłodszego juniora wpuścimy, tak? No to wejdź sobie za Adamczyka.
16-letni, żeby nie było. No dobra, zobaczmy. 93 minuta. Jak to wygląda? Ostatnie wyniki. Legia wygrywa 2-1. Niestety. Dziczek, kontuzja, Capuadi, Josue w 76. Josue jeszcze karnego nie trafił w 56, więc niestety Pogoń druga. No ale takie są też koleje rzeczy, że trzeba przez cały sezon grać, a nie liczyć, że wyniki ułożą nam się na sam koniec. Chociaż to też jest przyjemne. Doświadczenie takie mam z Herenveen, kiedy zdobywałem pierwszy raz tytuł. No właśnie w innym sejwie, gdzie rzeczywiście wszyscy zagrali dla nas. Leonardo, bo mogliśmy stracić ten tytuł. No ale jak na razie, moi drodzy, nie ma koronacji, to znaczy, że rzeczywiście na sam koniec, ostatnia minuta, nie zmieniło się nic. No ale trzeba powiedzieć, że to udany sezon dla Pogoni Szczecin. Zawodnikiem meczu Christian Kulweter, który no właśnie. Ocenicie sami. Świetnie wykonaliście zadanie, które przed Wami postawiliśmy. Jesteśmy zadowoleni z Was przede wszystkim. No i trzeba powiedzieć, że mistrzem, motor faworytem w rywalizacji, my zaraz gramy z Zagłębiem Sosnowiec, ale to już dla Was, moi drodzy, tylko skrót, dlatego że motor jeszcze Wam pokażę, tylko mistrzem jest pierwszej ligi. Nieważne, czy wygra, czy nie wygra. Ważne, że będzie tutaj walczył z Zagłębiem Sosnowiec jak najdzielniej. Przejdźmy dalej, bo tutaj informacje. Zebel pragnie przypomnieć o tych urodzinach. Tak. Okej. Okay. Ostrożność na konferencji. Uwelstad kontuzjowany. Na 2 tygodnie. Pogoń wygrywa bez wysiłku. Rozpoczyna się konferencja. Sądzę, że wyślemy asystenta. Pogoń otrzymuje bańkę. Piast spada z rozgrywek. Kapitalna... Przepraszam, niezbyt ciekawa informacja, no ale sami sobie do tego doprowadzili. No, mieli wszystko na, że tak powiem, przed nogami. No i trzeba powiedzieć, moi drodzy, że zajęliśmy wicemistrzostwo Polski. 6 punktów przed Lechem. Lech wygrał, ale widzę, że ostatnia kolejka była dosyć atrakcyjna, bo Lech wygrał, zremisował z Wartą. Ale też patrzę, że Jagiellonia, która walczyła ostro o tytuł, wystarczyłoby, żeby wygrała z Ruchem Chorzów u siebie, a jednak zremisowała i pucharów nie będzie. My zajmujemy miejsce, a nie, będą puchary dla Jagiellonii, dlatego że my oddajemy im miejsce. My mamy puchar u Ligi Europy, Lech i Jagiellonia konferencji, a sensacyjnie 5. miejsce Krakowia, 6. miejsce Raków, który odbił się też, Zagłębie, Śląsk, Ruch i poniżej widzę w Puszcza ŁKS, Mielec, Poznań z ligi spada. Sensacyjnie Gliwice i Zabrze, no i Korona, która niezbyt jej poszło. Wszystkie Beniaminki 3, czyli Puszcza, Ruch i ŁKS utrzymują się w lidze w tym sezonie. Moi drodzy, zapraszam za chwilę na podsumowanie sezonu w wykonaniu obu zespołów. No i przede wszystkim to, co będziemy transferowo szykowali się w obu klubach. Okej, moi drodzy, mamy podsumowanie sezonu Pogoni Szczecin, czyli sezon 23-24. Zobaczmy, coż tutaj takiego zostało ciekawego wprowadzone. Pracowity sezon na rynku transferowym, no rzeczywiście, bo sporo zawodników za darmo ściągnęliśmy, ale prawda też jest taka, że nie wszyscy są skuteczni. Zarząd jest zadowolony z decyzji Alexandre Latier, szczegóły transferu. Dziwne, że on jest tutaj topowy, chyba bardziej, że to klasowy zawodnik za darmo. No my raczej nie będziemy przedłużać z nim kontraktu, mamy inne pomysły. Najlepszym transferem widzę gwiazdką wybrany Hubert Adamczyk. Bardzo dobry transfer, udało się go wyciągnąć za no troszkę kasy, no bo jednak 500, ale zabraliśmy go z Arki Gdynia. No i chłopak się sprawdził idealnie, po prostu wchodził tam, gdzie trzeba. Dobrym transferem był Tristan, czyli młody, no 25-letni skrzydłowy, chociaż przyznaję, dosyć długo się
wgrywał. No i tak samo Kulweter, któremu brakowało troszkę na samym początku takiego wgrania, czyli dosyć długi okres aklimatyzacji. No i City Sar, który raczej z nami zostanie. O tamtych dwóch panach, których wymieniłem wcześniej, i nie jestem pewny. On raczej jako taki defensywny pomocnik odbierający piłkę nam się przyda. Reszta jest być może tylko transferami półsezonowymi, więc na spokojnie do tego w ten sposób podchodzę. Być może to brutalna dla kogoś kwestia, ale część z nich pójdzie na wypożyczenie albo część po prostu na sprzedaż. Słuchajcie, widać od kiedy my prowadziliśmy klub. To widać jasno, bo od momentu Śląska, zobaczcie, od tutaj robi się zielono. Pojawiają się tylko pojedyncze rodzynki i tak naprawdę gdyby początek sezonu gdzieś tu złapać, oni gdyby złapali jeden remis więcej, to raczej by nie było problemu tutaj z Legionią. No ale tak się potoczyły koleje losu dla właśnie dla klubu ze Szczecina, że jesteśmy drudzy. Średnia frekwencja 14 tysięcy, 67 obiektu, 15 bramek, Kuluris, najlepszy strzelec. Czy z nami zostanie? Nie jestem pewny. Ja podchodzę do tego bardzo, ale to bardzo zachowawczo. Mamy rundę nie tylko Europy Konfederacji, teraz będziemy mieli, przepraszam, Ligę Europy. Tutaj przegrali z Lucerną w ostatnich eliminacjach, więc tak naprawdę nie postarali się. My zamierzamy na pewno awansować, to jako główny cel. No i Puchar Polski naszym, że tak powiem, trofeum jedynym, chociaż uważam, że wicemistrzostwo bardzo, ale to bardzo kapitalnie brzmi w przypadku Pogoni Szczecin. To jest szansa na atak na następny sezon. Zrealizowano cele i jednym słowem będziemy szykowali się dalej. Największe zwycięstwo 5-0 Puszcza. Pamiętny mecz 2-4 z AZ. Wygrany to kapitalny wynik. To akurat przyznaję, nie miałem szansy uczestniczyć tutaj. Tu jeszcze do Stalejali był wystawiany, więc dużo rzeczy się tu działo. To jeszcze Big Czarian z Puszczą zwycięstwo w grudniu. A to my żeśmy wygrali. To ja wygrałem. Big Czarian obecnie gdzie indziej. Big Czarian obecnie siedzi w Servet i gra regularnie 17 spotkań, więc nie zmarnowaliśmy mu potencjału, mówiąc w ten sposób. Reputacja klubu nie wzrosła, usługi sponsorskie nie wzrosły, roczne przychody do przodu, najwięcej pamiątek, koszulka Uwelstada, Kuluris, Grosicki, Gamboa i Sar. Postaramy się, aby tam by trafił niedługo przyborek. Jak ustawiałem zespół? Najczęściej ustawialiśmy czterema obrońcami, dwoma z tyłu, trzema nie. Uważam, że różnie rotowaliśmy formacją. Nawet 4-4-2 się pojawiało. Najczęściej zagrał Kożo Karu. Tak jak patrzę, Gamboa, Kuluris, Zech. No i Smoliński wybrany do jedenastki wszechczasów naszej Pogoni. Nie wiem czemu, ale skoro tak sobie wybrano, no to spoko. Smoliński zagrał tylko 8 spotkań. Poszedł na wypożyczenie i sądzę, że raczej wielkiej kariery w Pogoni Szczecin mu nie wróżę. Wyróżnienia, moi drodzy, bo dzieją się bardzo ważne rzeczy. Nagrody menadżerskie, zostaliśmy menadżerem grudnia, lutego i kwietnia. Nagrody piłkarskie, Uwelstad, przyborek, oceny. Transfer sezonu Adamczyk, bramka sezonu Kuluris, z Pucharu Polski, wybrana klubowo, prawda? Najlepszy strzelec klubu Luris, 21 bramek, asyst Uwelstad, no więc działo się. Najwięcej asyst w sezonie Uwelstad, no bardzo dobry zawodnik, ogólnie zamierzam z niego jeszcze skorzystać, mam nadzieję, że przedłuży ze mną kontrakt, mimo że 31 lat na karku, to sądzę, że jeżeli dobrze będziemy go trenować, to jeszcze te 2 lata nam skutecznie posłuży, nawet doświadczeniem. Ciężka praca przyniosła zwycięstwo w Pucharze Polski 3-1 z Legią Warszawa, zawdzięcza eksplozji formy w połowie sezonu. No, mogłoby to się tak nazywać. Pong potwierdza, że dołączył do nich Alson Silva, tak, pierwsze wyróżnienie, sukces w Pucharze Polski, Adam Frączak rezygnuje i najlepszy
najlepszy z najlepszym. Młodym piłkarzem sezonu w ogóle zostaje Adrian Przyborek, moi drodzy. Ja jestem z niego bardzo zadowolony. Już zaproponowałem mu kontrakt, że bez żaden klauzurowy, ale sensowny. 10 bramek na 19 meczy tego skrzydłowego, schodzącego napastnika, odwróconego skrzydłowego. Kapitalny sezonik. No i co? I trzeba powiedzieć, że Pogoń, moi drodzy, bardzo dobrze się zaprezentowała. Zobaczę tylko jeszcze, czy ja mam teraz, tu mam uaktualnienia. No, zobaczę, czy ja też poza spotkanie strategia klubu. Tak, zaakceptuj obecną strategię. Jest ok. Danych o zespole. Posezonowe zebranie zespołu. To zaraz. Kontuzje, początek wakacji, plany zgrupowania. Gdzie jedziemy na zgrupowanie? Do Holandii, do Amsterdamu. Okej, chłopaki się wybawią, a będzie dobrze. Okej, zerknijmy, czy w motorze Lublin jest takie podsumowanie. Nie, nie ma. Nie ma. Czy ono będzie najprawdopodobniej po tym, jak zakończy się barażówka, prawda, w pierwszej lidze. Czyli mamy 27 poniedziałek, w środę chyba będzie mecz. I potem w niedzielę, czyli za kilka dni, za moment Wam to przedstawię. No i przy okazji wtedy powiem Wam, jakie plany na najbliższe dni związane z klubem. Okej, jesteśmy przy podsumowaniu motoru Lublin, który, no właśnie, zakończył sezon 23-24. Bardzo fajnie, że udało mi się zrobić te dwa podsumowania. Co prawda kilka dni minęło od tego czasu, na zasadzie w realu, w rzeczywistości minął mi jeden dzień, bo nie grałem w giereczkę, a normalnie, że tak powiem, też kilka dni musiało minąć, bo Liga Polska pierwsza kończyła się jeszcze barażami, o których za chwilę wspomnę, bo nawet moja pani menadżer pojechała na mecz. A więc po kolei, moi drodzy, bardzo pracowity sezon na rynku transferowym i ogólnie Motor Lublin, tak jak widzicie, zrobił kilka fajnych transferów. Z transferów, które przeprowadziłem, jestem bardzo zadowolony z wypożyczenia tego młodego Niemca Denisa Ludkefrije. On w połowie sezonu został wypożyczony na 13 meczy i bardzo fajny transfer. Jeżeli no, uda się go ściągnąć, będzie fajnie. 3 bramki, 4 asysty, taki solidny, defensywny 21-latek, który dużo walczy, dużo biega. Przede wszystkim styl gry zawodnika, nie? Medialny wizerunek i styl gry inteligentny mi bardzo odpowiada, bo on dużo robi na boisku. On nawet jeżeli... bardzo mało meczy się zdarzyło, żeby on mało po prostu robił. Drugi transfer, reszta transferów, co najważniejsze, te wszystkie transfery, które tu widzicie, to są transfery za darmo. Więc jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy da się robić transfery za darmo, zresztą ten wypożyczeniec też jest za darmo, no to tak. Marcel Zyla z Śląska Wrocław, moi drodzy, znaczy byłego Śląska Wrocław, wychowanek Śląska Wrocław, bezkontraktowy, chyba najlepszy strzelec klubu, 14 bramek, wybrany transferem sezonu, Gracjan Jaroch. Na początku miałem duże obawy przed nim, ale idealnie się sprawdził jako taki napastnik wchodzący z ławki, kiedy ktoś ma kontuzję, jest przemęczony i nawet walił 10 bramek. Więc to niewdzięczna rola zawodnika ze Skry Częstochowa, ale naprawdę dał sobie radę. Robert Błąkała, złapany z islandzkiego klubu po zakończeniu kontraktu. I kiedy Budziłek odszedł, no to Błąkała stał się pierwszym bramkarzem i zarazem też kapitanem. Na razie sprawdzał się, no nie zagrał dużo, bo zagrał 9 meczy, potem złapał kontuzję na kilka dni, na 2-3 mecze. I wtedy stał Rosa. Potem Rask, jeszcze jako transfer, też bardzo dobry. Co prawda to obrońca i tu można powiedzieć też te cechy. I Michał Żuchowski, o niego miałem... W ogóle dwóch zawodników ze Śląska, wychowanków. Michał Żuchowski. Zastanawiałem się bardzo dużo, dlatego że nie preferuję ściągać zawodników z tymi ważnymi meczami. Ale on o dziwo się sprawdzał. Rola, którą miał pomocnik odbierający piłkę, sprawiała, że chyba bardzo mu to nie przeszkadzało. No i Ibrahima Sarr, obrońca z Senegalu. Teraz na dosyć poważniejszej kontuzji, ale bardzo... Dobrze, wyszło. Motor ma za sobą niespodziewany udany sezon. Tak, ogólnie typowanie środek stawki, nawet poniżej połowy. Udało się zapełnić 81% stadionu i zająć pierwsze miejsce w lidze. Poza mną awansował bardzo pewnie GKS
Tychy, 7 punktów nad resztą stawki. Do baraży awansowało Zagłębie Sosnowiec, Lechia, Wisła i Polonia Warszawa. W finale zmierzyła się Lechia z Polonią Warszawa. Naprawdę sensacyjny powrót Polonii na salony, bym powiedział. I już tuż było, bo były karne. No i w ostatnim karnym nie trafił właśnie zawodnik z Polonii Warszawa. Co spowodowało, że Lechia Gdańsk i Motor, i Tychy wracają do elity polskiej piłki, do ekstraklasy i w sumie tak jak w rzeczywistości było, Motor i Lechia wraca, a poza tym jeszcze był GKS, ale Katowice, teraz jest Tychy, więc taka różnica tutaj nam się zrobiła. Pamiętne chwile, największe zwycięstwo wygraliśmy 6-1 na wyjeździe z Chrobrym. Pamiętny mecz 5-1 zwycięstwo u siebie z Lechią Gdańsk. I no, bramka sezonu, jeszcze będący u nas wtedy Wojtkowski, potężnym uderzeniem z rzutu wolnego z 25 metrów. Reputacja klubu no malutka, nie oszukujmy się, brak nowych umów sponsorskich, pieniążki jakieś tam są, a sprzedaże koszulek Mrasen, Daje, Wolski, Żuchowski, Stolarski, czyli wszyscy zawodnicy, którzy grali najdłużej w klubie Cieszymierze, w sumie nasi napastnicy, ofensywni, pomocnicy, no, pokazali się. No tutaj ta taktyka niezbyt, chociaż nie odpowiada naszej, Jarok, Zyla, Daje, Żuchowski, Skalet, Wolski, no może być, no w sumie ja bym jeszcze tylko wypożyczonego dał. Złomianczuk, Kruk, Araski, Stolarski i Rosa jednak jako bramkarz główny. No i tak by to wyglądało. Wyróżnienia, moi drodzy, menadżer miesiąca sierpień, wrzesień, marzec, kwiecień. Zyla, ładne statystyki. Wojtkowski, bramka sezonu. Strzelcem Zyla, asysty Endaje. No i co jeszcze? I tyle. Rekordziści. Dzieją się rzeczy historyczne. Motor awansuje, wszedł udanie w sezon, nie odpuszczając do samego końca. No i taka racja, zaczęliśmy od porażki z Tychami, a potem już było dobrze. Potem już szło powolutku do pierwszego miejsca i potem była mała zadyszka, gdzie Tychy nas doszły, ale potem już nic nas nie zatrzyma, dosłownie można by było się uśmiechnąć na ten temat. Marcel Zyla 14 razy wpisał się w tym sezonie na listę strzelców, ustanawiając nowy rekord klubu. Tak też nie za duży rekord klubu. Jest 14 bramek, no ale dobrze, będzie co pobijać. Błąkała był nowym kapitanem. No i co? Udało się. W ten sposób oto Motor Lublin, moi drodzy, awansował do Ekstraklasy. W Ekstraklasie jest już Pogoń Szczecin, więc oba kluby będą mierzyć się dzielnie. Jeszcze trzeba jedną rzecz powiedzieć o obu klubach. Jakie są plany takie szybkie, transferowe? Mogę Wam powiedzieć, co będzie robione. A można powiedzieć po kolei tak. No, zawodnicy, na pewno Motor będzie szukał oszczędności na każdym progu, szukając jakichś testowanych zawodników. Oczywiście nie będę przesadzał w sprowadzaniu zagranicznych zawodników, bardziej skupię się na tym, żeby sprowadzić jakichś Polaków. Ale jeżeli oczywiście trafi się okazja jakiejś fajnego gwiazdora zagranicznego, to na pewno go ściągnę. Ale bardziej chodzi o to, żeby ci zawodnicy zagraniczni u mnie nie byli statystami, bo od takiej roli mogę brać juniorów polskich, gdzie mogę sobie wchodzić, tylko ten zawodnik zagraniczny ma być zawodnikiem, który gra. Więc takie mniej więcej przeświadczenie będzie mnie mną kierowało w tym klubie. Dlatego między innymi Endaje raz chcę, żeby został. Ten Niemiec, Ludke Frije, Skalet, no to raczej tak, bo spisywał się. Na testach jest teraz Lovisa, może Wam znany, może nieznany zawodnik z wolnego transferu. Zobaczymy, czy Włoch się nada. Jest jeszcze Andreas Ulenstad, obrońca. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaplanowane transfery też są, więc chcemy wzmocnić na pewno linię pomocy, tak, żeby mieć dosyć sporą rotację w składzie. No i przede wszystkim też wzmocnić w razie co obronę, bo to wiadomo, na tym będzie to bazowało. I porozglądać się jeszcze za solidniejszym bramkarzem. Mam jedną propozycję, nawet dwie w sumie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ofensywnie jest dobrze. Ofensywnie zawsze idzie złapać jakiegoś zawodnika dosyć szybko, dlatego bardziej skupię się
na pracowaniu tutaj nad linią defensywy, bramki, defensywnej pomocy, środkowej pomocy, bo wiem, że skrzydłowych bądź napastników zawsze gdzieś tam jakiś znajdę, nawet na wypożyczeniu. Wiadomo, tych zawodników jest dosyć łatwo dorwać. Więc takie plany. Tu już transfery pierwsze są zaplanowane. No tak, Filip Dymerski to już od dawna przychodzi do nas, młodziutki obrońca. Została złożona propozycja za 18 tysięcy na Daniela Hojo-Kowalskiego z Hutnika Kraków. Bardzo solidny obrońca. Uważam, że będzie pierwszym obrońcą u mnie. No i jest jeszcze Rask tutaj, Damian Rasak, przepraszam, z Górnika Zabrze, który właśnie, gdzie Górnik spada, a my złożyliśmy propozycję 160 tysięcy za niego jako defensywnego pomocnika. Mam nadzieję, że uda się go złapać. No i Rafał Król wychodzący. Oczywiście rozglądam się też powolutku za innymi zawodnikami. Nie będę tutaj wam zdradzał co, gdzie i jak, bo no, dużo by o tym mówić. Przeskoczmy sobie do Pogoni. Tam kosmiczne zmiany. Właśnie widzicie, Lubomir Tupta zaakceptował i dołączy do nas do klubu. Kim jest Lubomir Tupta? To młodziutki, znaczy no 26-letni Słowak, napastnik, wysunięty napastnik z pola karnego, lewo schodzący napastnik z lewej strony. Na pewno się przyda i na pewno sądzę, że będzie mi przydatny w klubie, przede wszystkim dlatego, że poszukuję takiego właśnie zadziornego napastnika. Właśnie może troszkę po części na Grosickiego, który już wiekowo zaczyna, no nie oszukujmy się, nie domagać, ale skład, moi drodzy, na tą chwilę wygląda tak, że jest w totalnej przebudowie. Bramkarzy nawet nie liczę, bo rezerwa się nie liczy. Benedikt Zech jest na wylocie. Chcę, żeby został Lącar, Wachlist, Malec raczej chyba odejdzie. Zostanie Czerwiński, Borges, Couturis, Sar, Uwelstad, Gamboa, Karczorek, Adamczyk, Przyborek, Grosicki i Tristan. Tutaj być może Huvelvetter pójdzie na wypożyczenie. No i Kuluris już dostaje oferty. A nie, nie dostaje. No, jednym słowem zobaczymy, co wyjdzie. Wystawiłem go na listę transferową, dlatego że transfery robimy masakryczne. Przede wszystkim przychodzi do nas bardzo fajny bramkarz, może pokazywałem wam, Piel Boevic, co najmniej ja uważam, że fajny, mam nadzieję, że się sprawdzi. Do tego Janek Ziółkowski, do tego Piotrek Kowalik, do tego Dimitris Stravopoulos, złożony kontrakt, do tego Czerwiński przychodzi na pewno, Adamski, Dziczek, Kurminowski i Tupta. Jakby co, to Dziczek z Piasta, bo Piast spada za 245, więc to jest oferta. Kurminowski z Zagłębia też, że tak powiem, to taki wyważony transfer, bo uważam, że to bardzo fajny, szybki napastnik. Akurat na Pogoń taki z ławki będzie się idealnie nadawał. Jak nie z ławki, to może pierwszy, zobaczymy. I Janek Ziółkowski, tutaj wydałem prawie 1,4 miliona na obrońcę Legii Warszawa, ale podbieram im bardzo dobrego obrońcę i mam nadzieję, że będzie to zrobione z czystą premedytacją, i on będzie u mnie robił karierę. Przede wszystkim ma 18 lat, więc wymóg juniorski też sobie zrobię, mając takie wsparcie. Dobra, nie będę wam więcej przeszkadzał, zajmował czasu. Dużo jest rzeczy przed transferami, jak dobrze wiecie, przygotowań. Pogoń gra w Lidze Europy, więc tym bardziej musimy mieć szeroką kadrę zawodników. No i co jeszcze można powiedzieć? No, można powiedzieć, że trzeba trzymać kciuki i za Pogoń, i za Motor, bo oba kluby muszą się wzmocnić. Pytanie, komu wyjdzie to lepiej? Mam nadzieję, że obu wyjdzie to dobrze. I kto po pierwszych meczach będzie mógł powiedzieć, że odwalił dobrą robotę, a kto będzie mógł jeszcze, musiał jeszcze popracować. Z ciekawostek jeszcze wam powiem, ci, którzy nie wiedzą albo wiedzą, z Ligi Ekstraklasy spada Piast Gliwice, Górnik Zabrze i Korona Kielce. Wszystkie Beniaminki utrzymały się, czyli ŁKS, Ruch i Puszcza Niepołomice. W pucharach gra Jagiellonia, Lech, Pogoń i Legia. Dobra, tyle na dzisiaj. Uber Strike, kanał od gracza dla graczy. Hej, hej!